Cytat na poniedziałek z książki Jacka Kuronia Wiara i wina. Egzemplarz z autografem autora. Rozdział Komandosi. Totalitaryzm to taki system, w którym całe życie gospodarcze, społeczne, polityczne podporządkowane jest centralnemu ośrodkowi i zgodnie z założeniami ma funkcjonować tylko w oparciu o jego decyzje. Ubezwłasnowolnia się więc ludzi i niszczy tkankę społeczną. Widzimy to i wiemy, a nie dostrzegamy, że moc tego oszustwa jest ograniczona. Nawet w gospodarce, jak to opisywałem, ogół uczestników współpracy działa w znacznym stopniu wbrew centralnym decyzjom. To samo dzieje się we wszystkich innych sferach życia. Nawet wówczas, gdy zorganizowana opozycja jest jeszcze niemożliwa. Dość wspomnieć niemal powszechną, nawet w najgorszych czasach, obronę obyczaju, religii czy tradycji. To właśnie te siły, które są w każdym z nas, łączą się czasem w masowych wystąpieniach. Ale tak mocno wierzymy w siłę systemu, że trudno nam jest wierzyć we własną.